wiosna to jest taki czas, kiedy nabieram energii, kiedy trwają przygotowania do lata, kiedy jest energia do tego, żeby w ogóle cokolwiek ze sobą robić. Bardzo się cieszę, że jest słońce. Wstaję bardzo wcześnie rano, jak tylko budzi mnie promyk słońca, który oświetla moją twarz. Od razu chce się żyć, chce się coś robić i to jest tak piękne, wszystko się budzi do życia i my ludzie chyba też się trochę budzimy do życia po tej zimie. Ja przez cały czas ruszam się, coś robię, tylko jak wychodzi słońce, to już zaczynam gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że to lato jest tuż i zaczynam to robić wszystko dużo bardziej intensywnie. I zaczynam pić więcej soków, jakoś tak, nie wiem, wszystko się zmienia, bo jest na to wszystko ochota. A w zimie to jest troszeczkę tak, że zrobi się coś na szybko, a nie chce mi się wyciskać soku. A jak jest to słońce, to po prostu wszystko, wszystkiego bardziej nam się chce. I myślę, że dlatego po prostu tego wszystkiego jest więcej. Muszę przyznać, że ostatnio ćwiczyłam z Melbi. Nie wiem dlaczego akurat jakoś tak miała takie bardzo krótkie zestawy i chyba to mnie urzekło. Zaczęłam od 2 miesięcy biegam i właściwie wdrażam się dopiero w bieganie. Odkryłam slow jogging, w którym się zakochałam. Tak naprawdę to jest spacerowanie biegiem, jeżeli w ogóle można tak to nazwać. Bardzo wolne bieganie, ale polega na tym, żeby podskakiwać. I naprawdę czuję się po tym dużo lepiej. Chyba bardziej wolę od biegania, bo jest na bardzo niskim tętnie i się bardzo nie męczę. Ale na pewno bardzo dużo pomaga. No i oczywiście zaczęłam masaże bańką. No to tradycyjnie jak co roku. Na zimę się człowiek, dobra, i tak się nie pokazuje tego ciała. A teraz po prostu wszystkie procesy trzeba było rozpocząć. Z dietą jest tak, że ja przez cały czas bardzo zdrowo się odżywiam i nie jem w ogóle fast foodów. Praktycznie w ogóle nie jem mięsa, co prawda teraz musiałam zacząć trochę podjadać ze względów zdrowotnych, ale gdybym nie musiała, to chętnie bym nie brała mięsa do ust. Natomiast przez cały czas odżywiam się bardzo zdrowo. Teraz może faktycznie gdzieś staram się jeść mniej słodyczy.